chyba nie. No. Obudź się, bo... Pierwszy trening po podróży, która była troszeczkę, że tak powiem, nie wygląda z względu na pory, więc trzeba było najpierw troszeczkę się zadoptować do tego czasu, do tego, że całą noc spędziliśmy, można powiedzieć, podróżując, więc też trening w zgodzie z tym, jak po tej podróży drużyna się czuje, taki trening wprowadzający, zaadaptować nasze organizmy do tego, co tak naprawdę od jutra się zaczyna. Jutro zaczynamy już solidną pracę. Każdy wie, na czym nam zależy. Zależy nam na poprawie naszej sytuacji. Mamy w tej chwili ją można poprawić tylko ciężką pracą. Nie ma innej drogi. To jest miejsce, w którym warunki do tego, żeby pracować, mamy doskonale. To trzeba wykorzystać, bo to tu jesteśmy. To na pewno wykorzystamy to. Każdego dnia po prostu to wykorzystać. Już zaczęliśmy pracować nad przygotowaniem fizycznym. Pierwszy trening robimy, gdzie zawodnicy, tak jak mówię, adaptują trochę organizm po tej przerwie do wysiłku. Jutro dostaną dużo większą dawkę niż dzisiaj. Pierwsze też stosunki co do założeń, że zespołu przed pierwszym meczem, wiadomo, nie zdążymy, wiadomo, ile rzeczy kątem tych założeń pracować, ale na pewno pierwsze, chociażby dotyczące gry w średniej strefie, w defensywie, poruszanie się właśnie w momencie, kiedy jesteśmy zespołem broniącym w średniej strefie boiska. Myślę, że muszę to zrobić przed pierwszym sparingiem.